Za komuny to było tak, że człowiek się dowiadywał o czymś, słuchając, czytając zaprzeczeń w mediach. Na przykład jak człowiek się dowiadywał, że Milton Friedman chce zniszczyć ekonomię, to dzięki temu dowiadywał się człowiek, że istnieje Milton Friedman, prawda, i ma jakieś ciekawe pomysły. W tej chwili dowiedzieliśmy się, że brytyjscy związkowcy protestują przeciwko planom prywatyzacji służby zdrowia, no bo media nie wybiły pierwszymi literami na pierwszych stronach gazet, że rząd brytyjski chce sprowadzać służbę zdrowia, bo to jest sprzeczne z tym, co się głosi w komunistycznej Polsce. Natomiast wiadomo to, że brytyjscy protestują, a to tak, to jest informacja, którą warto ludziom podać. Najważniejsze są argumenty, jakich używają brytyjscy związkowcy. Otóż mówią, że to doprowadzi do rozdrobnienia służby zdrowia. O to właśnie chodzi, żeby rozdrobnić. Żeby tego bezużytecznego molocha, tego gigantu w szpitali, postawić drobne placówki. Do każdego pacjenta podchodzi indywidualnie. Każdy zachowany jak człowiek, a nie jak numer 1237 na liście. I o to właśnie chodzi. Czytałem, że w Tamil Nadu, w jednym ze Stanów Indii, na przykład przez Tamilów, dwóch lekarzy, żeby pobić rekord w 3 godziny zoperowało 14 chorych na raka piersi pacjentek i udało się usunąć tego raka. Pacjentki nie protestują. To jest możliwe tylko w Państwowej Służbie Zdrowia, proszę Państwa, bo w prywatnej oczywiście żaden szpital by czegoś takiego nie zrobił, bo bym się bał, że wszystkie pacjentki od niego uciekną. I proszę Państwa, kiedyś pan Leszek Balcerowicz, pamiętam jeszcze dawne czasy, propagował takie lewicowe, dość takie, przynajmniej lewicowe, takie rozwiązania gospodarcze. Potem dał się wkręcić tak zwany plan Balcerowicza. Balcerowicza, czyli plan Zaksa, tak naprawdę, który on zafirmował. To ja sam wierzyłem w tego Zaksa początkowo, muszę powiedzieć. No, a teraz, i wtedy był wielkim guru, wszyscy go popierali i tak dalej. A teraz, jak pan Balcerowicz jeździ po kraju i tłumaczy, że własność państwowa ona się włoszczowa, że trzeba wszystko sprawdzić, a to tu już pana Balcerowicza, broń Boże, media nie pokazują. No, bo takie mamy media w naszym kraju. Czyli w ich kraju.